Witam Państwa. Drodzy Państwo, chciałem Was tutaj zaprosić do mnie na horoskop. Horoskop na rok 2018 i to będzie prognoza dla Polski w roku 2018. Postanowiliśmy tutaj zrobić dla Państwa coś takiego, a ja postanowiłem dla Państwa sprawdzić, co się wydarzy tutaj w naszym kochanym kraju. Także, drodzy Państwo, zrobię dla Was cztery rozkłady. Pierwszy rozkład to będzie sytuacja polityczna w Polsce, czyli co się będzie działo w naszej polityce. Drugi rozkład to będzie sytuacja gospodarcza i finansowa u nas w kraju, czyli jak ta nasza gospodarka będzie tu funkcjonować. Trzeci rozkład to będzie bezpieczeństwo w Polsce, czyli czy my tutaj się możemy czuć bezpieczni. I czwarty rozkład to będzie jak nas postrzega świat, czyli podejście świata do nas. Także, drodzy widzowie, zobaczmy, co tutaj będzie w 2018 roku, do czego tutaj ta nasza Polska idzie. Zobaczmy. Karta udzieli mi informacji na pytanie, do czego? Jaka będzie sytuacja polityczna w Polsce? Karty, pokażcie mi, co będzie w naszej polityce, jaka będzie sytuacja polityczna w Polsce w 2018. Rok 2018, sytuacja polityczna w Polsce. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Może to przesunę troszkę. No więc, drodzy Państwo, no dobrze i niedobrze. No prawda tutaj niestety jest trójka monet, więc ja uważam, że tutaj, tak powiem, politycy będą skupieni nad swoją pracą. Natomiast też to, co będą robić, nie, uważam, że nie będzie dla nas bardzo dobre, nie będzie dla nas jakiś, nie będzie dawało efektów takich wymiernych finansowych, jeśli chodzi o rozwój, bo trójka monet to jest niedużo. Ukryte motywy naszych polityków, zobaczcie, drodzy Państwo, położyłem karty, no bezpośrednio tu przetasowałem przy Was. Sprawiedliwość, rozliczenia, czyli politycy będą rozliczać innych polityków. Można oczywiście założyć, że partia rządząca. Świadome motywy, zatrzymanie finansów, czyli tutaj, no niby w tej chwili jesteśmy na etapie, że mamy wybór nowego premiera, który ma tutaj też jest mocny finansowo, ale ja widzę, że w przyszłym roku jakby te finanse stoją gdzieś tam w miejscu. Nie prognozuję jakichś takich wielkich ruchów. Wpływy, które są król buław odwrócone, czyli ta energia w ogóle tak jakby idzie do tyłu, do patrzenia na tył. I wpływy, które odchodzą, rozliczanie, czyli tak jakby tutaj politycy się będą zajmować rozliczaniem, 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 bo są wpływy, które odchodzą. Ukryte działania polityków też rosną. I drodzy Państwo, podejście polityków papież, karta systemowa. I to są dwie informacje. Po pierwsze, przewiduję bardzo dobrą współpracę z Kościołem, a po drugie, wszystko będą się starali bardzo poukładać. Papież to jest karta systemów, urzędów, korporacji i zawsze tutaj, no niestety te osoby klęczą, muszą słuchać tych na górze, ale to też jest taka sytuacja, że no, albo jesteś z nami i jesteś naszym tutaj wyznawcą, albo się nadajesz do naszego, że tak powiem, klubu. Czyli tutaj ta sytuacja będzie taka, że no wszystko będzie, uważam, że trzymane w ryzach. Otoczenie, niech jeszcze sprawdzę, to jakaś kobieta będzie próbowała coś robić o ciemniejszych kolorach włosów, będzie próbowała coś tam może napędzić, może coś trochę podpowiedzieć. Obawy są takie, że no niestety może być trochę bijatyk, trochę może być kłótni na scenie politycznej, uważam. To jest piątka buław, czyli uważam, że wszyscy ze wszystkimi będą się tłuc, niestety. Pięć buław to jest karta walki, karta bójek, opozycje, czyli inne partie też będą próbowały, natomiast tutaj nie widać wygranych jak na razie. Nadzieję, że no, że będą finanse i politycy tu myślą, że będzie dobrze. Niestety, niestety wynik jest karta iluzji. Czyli ja uważam, że to w dalszym ciągu będzie rok, który będzie rokiem rozliczeń, ukryte działania, czyli sprawiedliwość i wpływy, które odchodzą, też rozliczania. Natomiast finanse nie za dobre i karta iluzji, czyli będą opowiadać nam cudawianki, drodzy Państwo. Zobaczcie, ta postać, która tutaj stoi, ma 7 kielichów i jej się wydaje, że może mieć wszystko, i wieniec laurowy, i piękną kobietę, i zamek, i kosztowności, i węża, natomiast tylko się jej wydaje. Tu nie ma działania, to jest wszystko naraz. Więc ja uważam, że będą nam obiecywać cudawianki, natomiast nie będzie takich faktycznych realizacji. Czyli będzie no, taka polityka, no, mówienie, 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 natomiast takich celów, które jakoś tam będą skoncentrowane i będą szły do przodu, to nie jeszcze zobaczę na kwartały. No szczególnie tutaj miło będą nas mydlić nam oczy do pierwszego, do połowy roku, bo pierwszy, drugi kwartał są kielichy uczucia, czyli mogą też robić coś tutaj takiego miłego, po prostu, żeby było nas miło, natomiast dalej nie widzę działań finansowych. Po wakacjach jest pustelnik, jest bieda, czyli te ich wakacje i koniec roku, słuchajcie, drodzy Państwo, trochę kiepsko, czyli teraz tak, ja prognozuję, że pierwsza połowa roku będzie taka fajna, miła, sympatycznie, ta iluzja będzie działać, wszyscy damy się troszkę, że tak powiem, kupić, natomiast ten pustelnik po wakacjach mi wychodzi, uważam, że może być troszkę
tutaj słabiej, a końcówka roku jest taki, no trup, nie za dobrze, więc może też tak być, że nastąpi kolejna zmiana rządu pod koniec przyszłego roku, także niestety tak to wygląda. Ach, no dobrze, drodzy Państwo, zobaczmy, co tu będzie dalej. Teraz sprawdzę dla Was, jak ta nasza gospodarka i finanse, aczkolwiek ten pierwszy rozkład Tarot, drodzy Państwo, jest zawsze mądrzejszy ode mnie i od nas wszystkich. Zobaczmy, do czego gospodarka i finanse będą szły w przyszłym roku u nas w Polsce. Karta udzieli mi informacji na pytanie, do czego? Do czego będzie szła gospodarka w Polsce w 2018 roku? Do czego? Do czego będzie szła gospodarka w Polsce w 2018 roku? Zobaczmy. Gospodarka w Polsce w 2018. Zobaczmy. Ukryta. Świadoma. Prawda. Nieprawda. Odchodzą. Rosną. Podejście państwa, otoczenia, obawy, nadzieje, wynik. Ha, no i znowu nie mam dobrych wieści. No, niestety wpływy, które odchodzą, tak jakby, że trochę im się wydawało, że idziemy wyżej. Ukryte motywy, trójka mieczy w sercu, czyli tak troszkę nam się, uważam, niestety dostanie. Prawda, paść mieczy. Paść mieczy to jest dzieciak, to jest gadanie głupot, to są takie nieprzemyślane rzeczy, nieprzemyślane pomysły i ktoś bardziej się mądrzy, jak działa. Zawsze przy tej karcie o tym mówię. Niestety wpływy, które są diabeł, czyli mogą tutaj nas próbować kręcić, kombinować i oszukiwać. Mogą nas też tutaj wziąć na łańcuchy, żebyśmy tutaj działali tak jak oni chcą, czyli tak jak polityką się będzie dobrze, nas będzie dobrze, gdzie to wcale nie jest dla nas dobre. Świadome motywy działania mag, czyli oni będą chcieli zrobić. Mag ma możliwości, natomiast ten mag z tym magiem, to też są takie, mag tutaj z tym diabłem, niestety tutaj tak jakby nachodzi mi znaczenie karty diabła na maga, a mag w tym gorszym znaczeniu ma też takie okrętacza trochę, więc ja uważam, że będą chcieli wziąć nas na łańcuchy, trochę nas będą bajerować świadomie. Tutaj taki mag, czyli ktoś wyjdzie i powie: słuchajcie, cudownie, wspaniale, pięknie. Ja mam taką talię, na przykład after tarot, gdzie za magiem jest małpa, więc mag często też oznacza oszusta, czyli ja uważam, że będą trochę kolorować. Będą starać się robić, ale też to jest taka trochę iluzja. No i niestety podejście rządu, karta siły tu mi wyszła, więc takie to są mocne działania, czyli będą przejmować kontrolę. Będą przejmować kontrolę, żeby ta gospodarka ruszyła i będą nas bajerować. Otoczenie będzie się przeciwstawiać, bo otoczenie jest cesarz, czyli ja myślę, że mogą być również takie sytuacje i karta biedy. Mogą się firmy denerwować, na przykład za dużo podatków, za dużo płatności, czyli osoby jakieś, nie wiem, mogą być na przykład jakieś bogate firmy, albo duże jakieś takie duże przedsiębiorstwa, albo poważni biznesmeni mogą się denerwować, dużo płacą. Wszyscy będą zapracowani, nadzieję każdy będzie miał, że to się zmieni i odejście. Uważam, że jeśli będą tak dociskać z tym diabłem i z tym magiem w tą gospodarkę, to może być duży odpływ ludzi za granicę, duży odpływ firm za granicę. A niestety wynik jest głupek. To nie jest dobry wynik, bo to jest karta zero. Więc te ich silne działania, usilne działania i karta śmierci, karta transformacji. I wcześniej, zobaczcie, wyszło mi pod koniec przyszłego roku zmiana w ogóle w polityce. Ja uważam, że niestety te ich działania, jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi o finanse, nie będą szły w dobrą stronę. Czyli z jednej strony będziemy tutaj, będą naciskać na ludzi, będą, zakładam, zwiększać podatki, pomysły są nieprzemyślane. Magowi się wydaje, że będzie dobrze. Niestety nie będzie dobrze, bo idzie w głupią stronę i to jest karta śmierci, transformacji. Więc ja zakładam, że tak jak powiem, przyszły rok, no pierwsza połówka będzie fajna, druga będzie gorsza i wyjdą te rzeczy w drugiej połówce. Wyjdzie to wszystko, wyjdzie ta iluzja, która wyszła w pierwszym składzie, wiecie, drodzy Państwo, niestety, czyli że no my tak na początku będziemy mydleni, że super, 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 ale potem przyjdą statystyki, matematyka i troszkę nam się oczy otworzą. No niestety, chciałbym widzieć lepsze karty, drodzy Państwo, ale nie widzę lepszych kart. Zobaczmy teraz, jakie jest bezpieczeństwo. Czy Polska jest bezpieczna w 2018? Mam na myśli takie bezpieczeństwo ogólnie, międzynarodowe i też bezpieczeństwo u nas w Polsce. Karta udzieli mi informacji na pytanie, czy Polska w 2018 roku będzie bezpieczna? Czy Polska w 2018 roku będzie bezpieczna? Tak, pokażcie mi, czy Polska w 2018 roku będzie bezpiecznym krajem. Zobaczmy. Polska będzie bezpiecznym krajem. Ukryte, świadome. Znaczy teraz tak, na pewno tutaj działania będą takie, żeby był spokój. To jest o tyle dobrze, bo ukryte działania to jest anioł, czyli takie równoważenie wszystkiego. Świadome, no będą się politycy bronić tutaj przed innymi jakimiś osobami. To jest dobrze.
Prawda, nieprawda. Okej, okay. Będzie też trochę kłótni związanych w związku z tym, czyli może być troszkę jakichś takich nerwowych dyskusji na radzie międzynarodowej. Trochę głupot mogą gadać po prostu ludzie dookoła, którzy będą. Mogą nas też rozliczać na arenie międzynarodowej za nasze działania. Ja bym trochę tutaj tak jakby widzę to, bo ten anioł, to umiarkowanie, czy że chcemy mieć święty spokój po prostu, a to jest taka sytuacja, że ktoś się broni na pozycji, inni go atakują, więc tych wrogów jest więcej. Myślę, że nasze państwo będzie atakowane, ale nie tak, że tam jakaś bomba spadnie, tylko po prostu na arenie międzynarodowej poprzez inne kraje będzie atakowane i te działania będą nieprzemyślane, bo prawda są dzisiaj nieprzemyślane. Wpływ trosnął, zobaczmy jeszcze. Okej. Położę do końca. Więc uważam, że generalnie na pewno będziemy bezpieczni, bo wpływ trosny jest dwójka kielichów, karta rozmowy, to jest karta szczerych rozmów i prawdziwych rozmów. Myślę, że możemy też liczyć na kogoś na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o opiekę, o jakąś taką, no, o bezpieczeństwo. Nie widzę tu żadnych zagrożeń. Podejście nasze jest takie polskie, że odcinamy się od wszystkiego złego. Nie wiem, mi to się gdzieś kojarzy, powiedzmy, z jakimś tam napływem uchodźców czy czymś takim, bo tu jest dużo takich ludzi, więc tak jakby Polska cały czas się będzie odcinać od tego. I teraz tak. Będą też takie podejście, stare podejście, nic się nie zmieni w naszym podejściu, bo to jest karta, która mówi o szóstka kielichów, to jest dwójka dzieci, to są takie znajomości od dawna, to są dawne przyjaźnie i dawne sytuacje, więc uważam, że tu się nic nie zmieni ogólnie. Obawy to będą finanse, czyli tak powiem, że ta sytuacja, żeby też politycy się będą bawić, na przykład obawiać, żeby ta sytuacja, która jest na arenie międzynarodowej, wpłynęła na finanse. Nadzieję się nic nie rozsypie, że się nic nie stanie, że tak powiem, a wynik jest dziewiątka monet, to jest kawaler taki niezależny, więc uważam, że będziemy w pełni bezpieczni. Nie przewiduję tutaj jakichś takich żadnych czy dziwnych sytuacji, czy jakichś takich nerwowych sytuacji. Uważam, że będzie tak, jak jest, bo to umiarkowanie tutaj jako ukryte też mówi, że też będą dbać tutaj o nas politycy z tej strony. Akurat zakładam, że będzie spokój. I zobaczmy, drodzy Państwo, teraz jeszcze, jakie będzie podejście świata do nas, bo to, co się u nas dzieje, to jest jedno. Wiecie, że tam, no, nie każdy, mam wrażenie, z tych polityków międzynarodowych zobaczy tak naprawdę, co się u nas dzieje. Nie każdy, no, chce tak naprawdę zajrzeć tutaj tak naprawdę, co się dzieje. Nie każdy chce się zainteresować, tylko wydajemy jakieś tam oceny, mniej mądre lub bardziej mądre, więc zobaczmy teraz, jak ten świat będzie nas postrzegał. Kartą 10 informacji na pytanie, jakie będzie podejście świata i relacje ze światem, czyli jak ten świat, jak inne kraje będą podchodzić do nas w 2018, zobaczmy. Ukryta, świadoma, prawda. No nie będą się nas słuchać, to na pewno. No, troszkę tych kłótni, może trochę tych kłótni ustąpić. Ja uważam, że się trochę zmieni. Może się zmienić na najlepsze. Natomiast problem jest taki, że będą chcieli nas słuchać. Dwójka mieczy mówi, to jest taka karta, gdzie siedzi postać, chociaż tam komuś jest nie za dobrze, to nie chce widzieć, nie chce słyszeć. Czyli komunikacja będzie taka, że będą dalej wyznaczać jakieś swoje teorie, natomiast nie będą chcieli nas słuchać. Ukryte motywy takie, że no, teoretycznie będą chcieli, żeby wszystko było w porządku. Świadome paść monet mogą nas troszkę straszyć tutaj finansami, że tak powiem, że czegoś nie zrobimy. Wpływy, które odchodzą, jest karta kłótnia, wpływy, które są kawaler na wydanie. Czyli ja myślę, że troszkę się może tu normować. Na pewno będą tak jakby widzieć nas bardziej jako takiego kawalera, jakoś bardziej niezależnego. I zmieni się też podejście otoczenia. Nasi tutaj politycy będą robić wszystko, żeś miłym. Król Kielichów też są podróże, on też jest emocjonalny, też jest artysta, więc tutaj na pewno nasi politycy będą próbować to łagodzić. I otoczenie chyba troszkę złagodnieje jednak, bo na otoczenie wyszedł mi aniołek, czyli otoczenie troszkę złagodnieje. I wynik jest tego koło fortuny. Zapytałem się, o co chodzi z tym kołem fortuny, więc może być tak, że oni zmienią trochę podejście do nas, mogą nas próbować rozliczać, ale uważam, że się nie uda, czyli na przykład mogą rozliczać jakieś nasze decyzje, czy mogą próbować tutaj wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec nas. Natomiast dalej uważam, że tych rozliczeń nic im nie wyjdzie, bo ta sprawiedliwość jednak jest sprawiedliwa, czyli uważam, się wybronimy. Więc generalnie podejście do nas nie jest złe, natomiast będzie problem z komunikacją. Nie będą chcieli nas słuchać, nie będą chcieli nas tak do końca gdzieś tam, uważam, zrozumieć, ale troszkę będzie się łagodzić to wszystko, bo ta wieża jest wpływy, które odchodzą, a wpływy, które rosną, jest karta spokojna. Także liczę na to, że ci politycy troszkę tutaj rozsądnie podejdą. No dobrze, drodzy Państwo, dziękuję Wam tutaj za ten horoskop.
Robert Gówniński tutaj dla Państwa miał przyjemność przepowiedzieć 2018 dla Polski. Minie rok, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Ja taką przepowiednię już kiedyś robiłem, w miarę się sprawdziła, także zobaczmy, jak będzie z tą. Drodzy Państwo, życzę wszystkim oczywiście szczęśliwego nowego roku 2018, samych dobrych wydarzeń, szczególnie dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszego, że tak powiem, miru domowego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnych horoskopach. Robert Gówniński.